Dobrze, w takim razie już zacznijmy. Będę dzisiaj mówił o monitoringu aplikacji PHP. Będę mówił o monitoringu, który wypracowaliśmy sobie na bazie jakichś doświadczeń. W Empathii, co ciekawe, nie zajmujemy się tylko i wyłącznie monitoringiem aplikacji, tworzeniem aplikacji takich tradycyjnych. Przykładowo tu na ekranie macie zrzut z Centrum Zarządzania Autostradą na A1. To jest akurat miejsce ostatnio otwartej autostrady z Torunia do Grudziądza. Nasz system tam jest odpowiedzialny za monitoring parametrów pogodowych, czyli są umieszczone stacje pogodowe na drodze, jest ring światłowodowy, dane są zbierane z tych stacji i na bazie tego monitorujemy pogodę i zapobiegamy występowaniu gołoledzi. Wszystko napisane w PHP, system 24/7, supportowany zwłaszcza w zimie, gdzie w nocy gołoledź nie może wystąpić na autostradzie. Jak wystąpi, w tym momencie jest wypadek. W związku z czym nasz system tutaj chroni przed takimi operacjami. Więc to jest taki przykład monitoringu troszkę innego, ale idziemy dalej. Moje doświadczenie, znaczy tak, jestem administratorem, już 13 lat doświadczenia, kilkadziesiąt maszyn pod swoją opieką. To jest FreeBSD, OpenBSD, Linux, Windows Server, cały tutaj przekrój. Programuję, 11 lat doświadczenia, głównie w PHP, ale nie tylko, bo to jest C#, Perl, Python, Rubin, to już różne technologie. No i oprócz tego też zajmuję się projektowaniem różnych systemów. Teraz tak, generalnie po co w ogóle monitorować aplikacje PHP? Wydaje się to być dosyć pytanie dziwne. Generalnie trzeba unikać bardzo trudnych sytuacji, gdzie właśnie użytkownicy nam się mogą sfrustrować. Co jest ciekawego? Generalnie większość osób myśli, że monitoring to jest sytuacja, w której reagujemy już jak coś się stało. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć, że warto monitorować takie obszary aplikacji, które nam powiedzą, że coś się może stać. Bo to, że się już stało, no to w tym momencie użytkownik wygląda tak jak na obrazku, już jest trochę późno. Dlatego też będę chciał też pokazać, jak można zapobiec pewnym sytuacjom. Na tytułem wstępu. Po pierwsze, monitoring infrastruktury to za mało. Nie wiem, czy ile z Państwa tutaj osób monitoruje infrastrukturę serwerową. Podejrzewam, że większość z Was, administratorzy, monitorują, czy tam jakieś użycie dysków, pamięci i tak dalej. Natomiast to jest tak naprawdę dużo, dużo za mało. Oprócz tego jest aplikacja. Cała infrastruktura może działać prawidłowo, natomiast tak naprawdę aplikacja może zachowywać się błędnie i musicie to przygotować w ten sposób, żeby ta aplikacja też była w odpowiedni sposób monitorowana. Druga sprawa, kto powinien odpowiadać za ten monitoring? No generalnie się uważa, że monitoring aplikacji to działka utrzymania systemów, administratorzy, ale niekoniecznie, ponieważ programiści też są odpowiedzialni za aplikację, wprowadzają update'y, zmiany, utrzymują tą aplikację, w związku z czym muszą uczestniczyć w procesie monitoringu, to jest bardzo ważne. Jest w ogóle cała taka działka Application Performance Management, jeżeli... Nie, no będę musiał chodzić. Application Performance Management. Generalnie, jeżeli jesteście zainteresowani tematem bardziej, to proponuję sobie wpisać też ten temat w Google, wyskoczy dużo ciekawych informacji. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, pokażę, w jaki sposób generalnie się monitoruje infrastrukturę. No takie podstawowe rzeczy, to wiadomo, ilość wolnego miejsca na poszczególnych partycjach, użycie pliku wymiany, obciążenie systemu, czas pracy serwera, stan macierzy RAID. Co ciekawe, ten stan macierzy jest dosyć istotny, bo mieliśmy taką sytuację, gdzie zdegradowana macierz oczywiście totalnie wszystko wywala. Długość kolejki serwera pocztowego, dostępne usługi. Co ciekawe, warto też monitorować certyfikaty SSL. Nie wiem, czy Wam się zdarzyło, często jest tak, że certyfikat SSL wygasa, a Wy no post factum kupujecie, odnawiacie, można wrzucić monitoring i monitoring będzie nam powiadamiał nas, że ten certyfikat za 14 dni wygasa i będzie tak jakby eskalował tą sprawę. Na początek to jest tylko informacja, później ostrzeżenie, na koniec to już jest alert, certyfikat zaraz wygaśnie. Kolejna sprawa to oczywiście łącza, to pasmo, czas odpowiedzi i w jaki sposób to robić. No po pierwsze musimy to robić w pełni automatycznie, nie można tutaj się zdać na administratora, który raz jakiś czas będzie się tam logował, będzie te informacje sprawdzał. Musi być automat, musi być powiadomienie i co ważne, musi też być odwołanie. Czyli
jeżeli sytuacja wystąpi, musimy od razu wiedzieć, że to było coś bardzo, bardzo przejściowego i już nie ma miejsca. No i kolejna sprawa to eskalacja problemów, czyli musimy mieć mechanizm, który będzie potrafił w odpowiedni sposób nas informować, że ten problem już jest tak na wyższym poziomie i trzeba jeszcze szybciej reagować. Jakie mamy narzędzia takie do monitoringu infrastruktury? No po pierwsze, podejrzewam, że większość z Was zna Nagiosa. To jest taki bardzo, bardzo popularny system do monitoringu. Bardzo często do Nagiosa dopinany jest też CACTI. To jest system, który nam bardzo ładnie robi wykresy z różnych części infrastruktury. Mamy też taki system Zabbix. Nie wiem, czy ktoś od Was słyszał o tym systemie. Mianowicie on łączy zalety Nagiosa i CACTI. Jest też Moonin związany też z różnymi tutaj wykresami. No i taki bardzo, bardzo podstawowy to MRTG do łącza. Jak to wygląda w praktyce? Nagios, tutaj widzimy taki dashboard, na którym mamy wszystkie serwery w naszej infrastrukturze. Jest stan serwerów, są informacje, ile serwerów ma problemy, jakiego rodzaju to są problemy, czyli ostrzeżenia, błędy krytyczne. Taki przegląd całej infrastruktury. Natomiast tak naprawdę niewiele nam to mówi jeszcze o samej aplikacji. Kolejny ekran Nagios, mapa sieci. Tutaj mamy tak naprawdę pokazane, w jaki sposób nasza infrastruktura jest z sobą powiązana. Czyli jeżeli któryś z tych elementów ulegnie awarii, to jeżeli ten element jest powiązany z kolejnymi elementami, od razu widzimy na tej mapie, że tak naprawdę te wszystkie pozostałe elementy też nie będą funkcjonować, bo są po prostu zależne. CACTI. Tutaj mamy przykład wykresów, jakie generuje system CACTI. Jest ten system bardzo łatwy do wdrożenia, bardzo można szybko uruchomić różnego rodzaju wykresy. No, wykresy tak naprawdę pozwalają nam na śledzenie trendu, na podejmowanie pewnych decyzji związanych choćby na przykład z zakupem nowego sprzętu. Moonin, tu też mamy do czynienia z różnymi wykresami. I Zabbix. Zabbix to jest system, tak jak wcześniej mówiłem, który łączy te cechy monitoringu takiego a la Nagios i monitoringu związanego z wykresami, trendami. Jest to projekt dosyć mało popularny, natomiast ma dosyć duże możliwości. Postaram się go przedstawić szerzej. Jeżeli chodzi o monitoring aplikacji PHP. Większość z Was zapewne monitoruje aplikacje w taki sposób, powiedzmy, tradycyjny. Przyznaję się, że też dokładnie tak to robiłem. Na czym to polegało? Mianowicie mieliśmy aplikację, która w pewien sposób logowała różne dziwne zdarzenia, jakie następowały w tej aplikacji. Czyli mieliśmy jakieś logi, czy to był log do sysloga, czy to był log jakiś do plików, czy tam do bazy, to nieistotne. Natomiast logowaliśmy wszystkie zdarzenia typu warning, error, jakieś wyjątki, błędy logiczne, to wszystko trafiało w bazę. Następnie problem polegał na tym, że co z tego, że to się wszystko logowało, jak nikt tego nie przeglądał i nic z tym nie robił tak naprawdę. My tam trafialiśmy dopiero wtedy, gdy dzwonił klient i mówił, słuchaj, coś nie działa. No to w tym momencie co bierzemy? Bierzemy logi, sprawdzamy, no coś jest nie tak. No to jest sytuacja, która niestety nie jest zbyt dobra. I niestety często logi mają też jedną wadę. Mianowicie, jeżeli nie są prawidłowo, że tak powiem, obsługiwane, czasami mogą same sobie stanowić problem. Jeżeli źle logujemy, jeżeli programista przykładowo załączy zbyt szerokie logowanie, to w ciągu raptem parunastu minut możemy całkiem przypchać serwer, nie zdążymy nawet zareagować na tą całą sytuację, więc to jest dosyć problematyczne. Bardzo często z tym jest powiązana druga rzecz, czyli powiadomienia mailowe, ewentualnie SMS-owe. Aplikacja potrafi wysyłać powiadomienia mailowe, powiadomienia SMS-owe. Bardzo często to jest stosowane, natomiast możemy od razu zareagować, no wiadomo, jak przychodzi SMS, no to sprawa jest jasna. Natomiast jest jeszcze jeden problem, co jeśli przyjdzie duża ilość tych SMS-ów, w tym momencie tak naprawdę trafimy SMS-ów lub maili, tracimy tak naprawdę całą informację o tym zdarzeniu, bo ta ilość nas tutaj zabija. Teraz tak, jak wygląda sytuacja, gdy mamy taki monitoring, powiedzmy pseudomonitoring, jak wcześniej pokazałem. Więc tak, pojawia się problem. Pierwsza sprawa, nie możemy się dostać na własny serwer, ponieważ serwer jest przeciążony. Konsolka odpowiada jak krew z nosa, czy tak krótko powiem. Pisanie czegokolwiek na tej konsoli praktycznie nic nie daje, czasami w ogóle można się nie dać zalogować na ten serwer. Czyli jaki jest problem? No nie możemy się dostać logów, jeżeli mamy te logi na serwerze, to w ogóle ich nie obejrzymy, nie wiemy co tam tak naprawdę się stało. Więc to już jest pierwsza sprawa. Druga sprawa,
dostajemy tysiące powiadomień mailowych. Tu przyznaję, że sam to kiedyś przeżyłem, mianowicie zaczęła nam się mocno sypać aplikacja, gdzie był bardzo duży ruch i generalnie cała firma straciła pocztę elektroniczną, ponieważ dostaliśmy taką gigantyczną ilość poczty, że później jeszcze przez parę godzin się, że tak powiem, z tego odgrzebywaliśmy. Więc to niestety, jak się okazało, jest bardzo, bardzo zły pomysł, żeby wysyłać te powiadomienia mailowe w sposób taki mało inteligentny. Generalnie sytuacja jest taka, że nie mamy informacji o serwerze sprzed awarii, czyli coś się stało, wiadomo, że to wszystko gdzieś tam jest pologowane, naprawdę nie wiemy w trakcie awarii, co się stało, dlaczego się stało, nie możemy się dostać do tych informacji. No i co nam pozostaje? Tak naprawdę możemy albo zablokować ruch do serwera na firewallu, poczekać aż się ożyje, to oczywiście chwilę będzie trwało, albo go oczywiście wyresetować, co też już jest jakąś sytuacją ekstremalną. Więc czego potrzebujemy? Czy mamy taki prosty monitoring? Co w związku z tym? Pierwsza sprawa, musimy uruchomić niezależny system monitoringu, czyli jeżeli mamy całą infrastrukturę, musimy uruchomić osobny serwer, czy to może być jakiś VPS, nieistotny, natomiast osobny serwer, na którym będziemy monitorować wszystkie nasze serwery, wszystkie nasze usługi, wszystkie aplikacje, które utrzymujemy. Druga sprawa, musimy skorelować te informacje z infrastruktury, z informacjami aplikacji. Bardzo często jest tak, że jeżeli coś się sypie na serwerze, siłą rzeczy na tym obrywa aplikacja. Dokładnie w drugą stronę to samo. Jeżeli coś się sypie w aplikacji, często na tym też dzieją się rzeczy w infrastrukturze serwerowej, więc tutaj też trzeba to ze sobą skorelować. Druga sprawa, potrzebujemy historii tych danych oraz wystąpień problemów. I to musi być w miejscu takim, w którym jeżeli ta infrastruktura nam przestaje działać, tak żebyśmy mogli się dostać do tej informacji, żebyśmy mogli przeanalizować, co dokładnie się stało. Kolejna sprawa to elastyczne powiadamianie, czyli takie powiadamianie, o którym wcześniej powiedziałem, które zażyna nam pocztę, to nie jest dobre powiadamianie. Musimy mieć to zorganizowane w ten sposób, żeby było to inteligentne i żebyśmy nie dostawiali niepotrzebnie nadmiarowej informacji. Kolejna sprawa to możliwość monitorowania typowych ścieżek nawigacji. Czyli jeżeli mamy aplikację, chcielibyśmy monitorować, emulować, że tak powiem, użytkowników. Jest taka możliwość, możemy spróbować zamulować na różne sposoby, o których powiem, typowego użytkownika i sprawdzać, jakie są efekty tych prac. No i kolejna sprawa, możemy wykorzystać te podstawowe logowanie, które już mamy, czyli ja nie mówię, że to logowanie podstawowe jest złe, ono jest OK, tylko że możemy je wykorzystać do tego niezależnego systemu monitoringu, czyli będziemy monitorować logi w celu przekazania tych danych do systemu monitorującego. Teraz tak, jakie są rozwiązania? Z jednym takim dosyć, powiedzmy, popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza za granicą, to mamy Zen Server, tam jest taki moduł monitor. Zen Server jest generalnie dużo większym rozwiązaniem, niż potrzebujemy do zakresu monitorowania. Nie zawiera wszystkich funkcji, o których będę mówił, monitorujących, natomiast no, posiada już pewien zestaw danych, jest bardzo prosty tak naprawdę do uruchomienia, nie wymaga dużej konfiguracji. Natomiast, no, po pierwsze, dużo kosztuje, to jest z tego, co się orientuję, jest chyba $1700 rocznie. Kolejna sprawa, niska elastyczność jest w tej konfiguracji monitoringu, czyli jest właściwie dużo już przygotowane, natomiast nie do końca możemy aż tak bardzo dokładnie sterować tym wszystkim. No i kolejna sprawa, to jest bardzo problematyczny temat dla software house'ów, bo jeżeli ja w tym momencie wdrażam aplikację u klienta, ten klient będzie musiał zapłacić za tego Zen Servera, co nie jest oczywiście tanie. Ja go będę musiał przekonać za każdym kolejnym klientem, za każdym wdrożeniem. Słuchaj, musimy kupić Zen Servera, wdrożymy go u ciebie, ty będziesz płacił raz na rok tam $1700. Bardzo często jest tak, że klienci niezbyt są do tego niestety chętni. Jak wygląda taki Zen Server? Tu mamy przykład różnych eventów, które się dzieją w aplikacji PHP-owej. Są zgłoszenia o błędach aplikacji PHP, o błędach wykonywania, o wolnym wykonywaniu skryptów, o wolnych operacjach idących na bazę. Jest tego dosyć dużo. I każdy taki problem jest później agregowany. Tu mamy już pokazane, jak to wygląda w agregacji, czyli mamy informację o jakimś evencie, mamy wszystkie wystąpienia, czyli problem wystąpił, nie wiem, 1500 razy od momentu tam, od godziny takiej do godziny takiej. Mamy backtracy, czy możemy dokładnie sobie prześledzić, co się działo w danym konkretnym wywołaniu, dane, które podał użytkownik, wszystkie informacje o wykonaniu. No, ciekawa rzecz, natomiast tak jak mówiłem, troszkę to dużo
kosztuje i tak naprawdę te informacje można uzyskać innymi narzędziami. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o open source, niestety nie ma jednego takiego kompleksowego rozwiązania, które dedykowanego pod monitoring aplikacji. PHP nie ma czegoś takiego stworzonego, przynajmniej ja czegoś takiego nie znalazłem. Jest kilka takich projektów, które pewne tam obszary zapełniają. Na przykład jest projekt Monitorix for Zend Framework. On się tam podpina pod Zenda i pewne elementy wystawia w podobny sposób, jak pokazałem wcześniej. Jest projekt Alternative PHP Monitor, to speklowy moduł do PHP, podobne zastosowanie. Są jeszcze tutaj osobne moduły PIMBA, czy właśnie EachAge GUI, o którym wcześniej tutaj kolega wspominał. Jak w takim razie sobie z tym poradzić? Nie ma jakiegoś dedykowanego, kompleksowego rozwiązania. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak to obejść, że tak powiem. I wymyśliliśmy, że tak naprawdę oprogramowanie monitorujące infrastrukturę, a zwłaszcza tutaj mówię o oprogramowaniu Zabbix, może też monitorować aplikacje. Mianowicie odpowiednio przystosowując to narzędzie, możemy zacząć monitorować nie tylko infrastrukturę, ale także wszystkie moduły związane i pracę całej aplikacji. Jakie są wymogi? Po pierwsze, musi być jakaś możliwość kompleksowej konfiguracji. To też jest niestety konieczność, to jest pewien narzut, który na początku musimy ponieść, skonfigurować wszystko, trochę to będzie kosztowało, ale później będą już same korzyści. Niestety musimy też wyszukać różne wtyczki monitorujące, ponieważ te rozwiązania do monitoringu aplikacji są, powiedzmy, w Contribie, w różnych dziwnych miejscach, trzeba poszukać różnego rodzaju wtyczek, które mogą nam się przydać. No ale część narzędzi, tak jak wcześniej powiedziałem, już jest troszkę przygotowana do tego monitoringu, właśnie taki Zabbix już to nam umożliwia. Teraz tak, co możemy monitorować z takich rzeczy, powiedzmy, związanych już bardziej z aplikacją? Po pierwsze, czas wykonywania skryptu i przez co tutaj tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, określamy jakąś granicę, czyli na przykład niech to będą 2 sekundy. Jeżeli coś się wykonuje powyżej 2 sekund, to już jest niedobrze. Załóżmy, że takie mamy SLA. A druga sprawa, możemy monitorować trendy, mianowicie mając historię danych, mając te wszystkie informacje, możemy sobie zrobić takie zapytanie. Jeżeli czas wykonania skryptu jest znacząco różny od średniego czasu wykonania albo od poprzedniego czasu wykonania, bo tu mamy różne możliwości, to w tym momencie, no oczywiście nie informuj mnie SMS-em, nie wysyłaj maila, ale stwórz taką informację w systemie monitorującym. Ja w tym momencie będę mógł się przyjrzeć, co się dzieje, że cały czas aplikacja ładowała się na poziomie 200 milisekund, a ona nagle się ładuje teraz 350 albo 400. No coś jest z tym dziwnego. Więc to jest taka jedna rzecz. Kolejna rzecz, no to oczywiście takie już prosta rzecz, czyli użycie pamięci przez skrypt, to samo, jakaś granica, i tak samo odchylenie. Jeżeli używała ogólnie, nie wiem, 16 MB per request, w tym momencie mam użycie 32 MB, to też jest jakaś informacja, słuchaj, wszystko działa, nic się nie dzieje, ale warto się temu przyjrzeć, bo może w przyszłości coś się z tym będzie dalej niestety działo. Kolejna sprawa, strona wynikowa, czyli mamy stronę wynikową z aplikacji i to możemy sobie założyć. Po pierwsze, może być minimalny, czyli no nie wiem, jeżeli strona wynikowa zwraca nam 0 bajtów, to chyba nie jest dobrze. Natomiast możemy też zrobić, monitorować trend, czyli jeżeli strona wynikowa normalnie ma 60 kilobajtów, zazwyczaj, to jest na przykład karta produktu w e-commerce, natomiast w tym momencie ta strona wynikowa ma 120 kilobajtów, czyli jest różnica dosyć znacząca, to coś jest nie tak, zapewne jakiś backtrace się pojawił, albo jakieś debugi, albo jakieś echo ktoś wrzucił i coś tam poleciało za dużo do tego kodu. Więc takie założenia można sobie przyjąć. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnej aplikacji, o której będziemy tutaj sobie mówić. Dalej, kolejki. Dosyć zaawansowane aplikacje zazwyczaj korzystają z jakiegoś różnego rodzaju kolejek, czy to są kolejki mailowe, czy kolejki do jakiejś synchronizacji, wymiany danych. Warto to monitorować. Bardzo często kolejki lubią się przypychać z różnych powodów, dlatego warto założyć monitoring na kolejkę. Zakładam oczywiście wartości graniczne, także możemy tutaj operować na trendzie, czyli normalnie widzimy, w jakim czasie ta kolejka powinna się opróżniać. Jeżeli się nie opróżni, nie, tam w ciągu na przykład godziny, to też możemy mieć z tego alert. Można też oczywiście zendową kolejkę też sobie w ten sposób monitorować. Kolejna sprawa to integracje, czyli możemy monitorować na bieżąco dostępność do wszystkich naszych mechanizmów integracyjnych, czy na przykład do web serwisów, czy wszystkie web serwisy są dostępne, czy odpowiadają w odpowiednim czasie. I kolejna sprawa, kiedy ostatnio przykładowo wykonano synchronizację danych. Ja tę informację mam zapisaną w logach,
Jeżeli widzę, że ostatni raz synchronizowałem się z systemem RP w systemie e-commerce dłużej niż na przykład pół godziny temu, a cykl mam 10-minutowy, no to coś jest nie tak. Podejrzewam, że za chwilę się okaże, że coś jest bardzo grubo nie tak i będziemy musieli coś działać więcej. Kolejna sprawa, zadania periodyczne, czyli po pierwsze, czy w ogóle się uruchamiają. No mamy krona, mamy jakieś tam joby, natomiast one mogą się przestać z różnych powodów uruchamiać, bo ktoś coś na jakiś administrator coś tam zakomentował, czy coś innego tam zrobił. Warto w tym momencie monitorować to uruchomienie, czy w ogóle się uruchomił i czy na przykład w ostatniej godzinie było to uruchomienie. A druga sprawa to czas trwania przetwarzania takiego zadania. I to jest już pierwszy sygnał, że coś jest bardzo nie tak. Bo jeżeli mamy jakiś importer, który nam importuje jakieś dane, na przykład z XML-a, czy przetwarza, normalnie patrząc na trend, to przetwarzanie zazwyczaj trwa około, nie wiem, 10 minut, 15 minut, a w tym momencie widzimy, że to już trwa pół godziny, 40 minut, to w tym momencie no, już jest coś bardzo nie tak. Wszystko działa, no, aplikacja jest w porządku, serwer jest nieobciążony, wszystko gra, natomiast coś się dzieje z przetwarzaniem. Warto się temu przyjrzeć, bo prędzej czy później to zacznie eskalować na większy problem. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o same narzędzia, które tutaj można tego użyć. Po pierwsze można użyć właśnie to narzędzie, które tutaj preferuję, to jest Zabbix. Dlaczego to? Po pierwsze jest to system monitorujący open source, on już powstał dosyć dawno, tam jeszcze w latach 90. Dosyć długi czas jest rozwijany. Jest mniej popularny od Nagiosa, natomiast to wynika z tego, że troszkę ma inną filozofię, jest bardziej skomplikowany. Natomiast dzięki temu można na przykład monitorować te aplikacje w sposób bardzo kreatywny. Kolejna sprawa, jest bardzo szybki. Zarówno serwer, jak i agent, później co to jest serwer i agent jeszcze powiem, są napisane w C. GUI do tego systemu jest napisane w PHP i jest jedna ważna rzecz. Wszystko, ale to wszystko tu można wyklikać. Nie trzeba jakichś plików konfiguracyjnych. Owszem, można zaczytać konfigurację z XML-a, wyeksportować konfigurację do XML-a, ale generalnie można wszystko wyklikać przez interfejs. Jest to bardzo wygodne. Kolejna sprawa, serwer i agent działa praktycznie na każdym systemie, to jest Linux czy BSD, Unix, macOS. Niestety na Windowsie nie da się postawić serwera, to jest pewien minus, ale no, ja to jakoś jestem w stanie przeżyć. Ale Windowsa można monitorować jako jeden z elementów. Jeżeli mamy Windowsa w infrastrukturze czy Novella, możemy używać wtyczki tam monitorującej. Kolejna sprawa, bardzo łatwo jest zainstalować ten system. Są dostępne live CD, są dostępne wirtualne maszyny. Można sobie po prostu ściągnąć wirtualną maszynę, odpalić, popatrzeć jak to wszystko działa. Kolejna rzecz, dostępne GUI na smartfony. Wiadomo, często jesteśmy w takiej sytuacji, że chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje z naszą całą infrastrukturą, aplikacjami, ale niekoniecznie jesteśmy akurat przy komputerze. Mamy dostępne wtyczkę na iPhone'a. Jeżeli nawet to nie jest sytuacja, alertowanie, no bo wiadomo, jak jest alertowanie, to już SMS-y, maile i tak dalej. On nam może pokazać przekrój taki, co się tak generalnie informacyjnie dzieje z całym systemem. Mam aplikację na iPhone'a, Androida, jest też wersja taka na WWW do urządzeń mobilnych. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o możliwości Zabbixa. Po pierwsze, łączy możliwości na Nagiosa, czyli całe pobieranie danych, przetwarzanie, alertowanie, pełne tak jakby to agregacje tych danych, z możliwościami CACTI, czyli wizualizacją na wykresach, oglądaniem trendów i to wszystko jest domyślnie, nie trzeba tego konfigurować, bo w Nagiosie teoretycznie też da się to wszystko zrobić, ale tu już wszystko jest domyślnie, nie trzeba tego dokładać. Kolejna sprawa to jest możliwość pracy w konfiguracji rozproszonej, to jest bardzo ważne. Często mamy infrastrukturę w różnych miejscach, czyli jeden system gdzieś jest u klienta, drugi jest w naszej serwerowni, trzeci jest gdzieś jeszcze na zewnątrz, na przykład w OVH, czy tam jeszcze gdzie indziej. I tak naprawdę no, warto monitorować z tego najbliższego miejsca, czyli jeżeli mamy dużą ilość rzeczy do monitoringu, to lepiej też, żeby ten serwer monitorujący był blisko tej infrastruktury. Tu możemy zrobić taką topologię rozproszoną. Możemy mieć jednego mastera, wiele slave'ów, te slave'y mogą oczywiście mieć kolejnych slave'ów i cała ta konfiguracja się rozprasza po sieci, możemy z jednego miejsca konfigurować różne serwery monitorujące. Kolejna sprawa, można monitorować WWW używając tego narzędzia poprzez specjalny moduł. Nie jest on jakoś szczególnie zaawansowany, ale zaraz o tym powiem. Jest też moduł monitorowania logów, czyli możemy w sposób przyrostowy sobie monitorować to, co się dzieje w aplikacji, która loguje różne dziwne rzeczy. Kolejna sprawa to można uruchamiać własne skrypty monitorujące, czyli bardzo dużo elementów oczywiście do monitoringu aplikacji nie ma, bo to są jakieś specyficzne dla nas.
Możemy napisać prosty skrypt, na przykład w PHP, który ma wypluć tylko jakąś informację i bardzo łatwo to będzie podpiąć do tego systemu, zaraz pokażę. I kolejna sprawa to są zaawansowane możliwości powiadamiania i eskalacji. Będziemy tutaj mogli bardzo granularnie określić, kto ma być powiadany, kiedy ma być powiadany, czy w ogóle ma być powiadany i na bazie tego możemy tworzyć taką politykę. I bardzo ważna rzecz, szablony. Możemy stworzyć z tego, co wyklikaliśmy, szablon. Czyli przykładowo mamy aplikację e-commerce'ową, robimy szablon monitoringu aplikacji e-commerce'owej i jeżeli mamy kolejne wdrożenie, to nie klikamy tego od nowa, tylko stosujemy szablon. I na bazie tego po prostu kolejny system będzie monitorowany w dokładnie ten sam sposób, jak poprzednio wdrożony system. Dużo mniej pracy, dużo mniej nakładu. Oczywiście można to zmodyfikować pod kątem tego konkretnego wdrożenia, natomiast jest już taki gotowy template. Możemy też robić mapy, czyli możemy sobie zamapować, jak ta cała infrastruktura, aplikacje, moduły ze sobą współgrają, wizualnie będziemy widzieli wtedy, co się dokładnie tam psuje, czy jakieś są problemy i tworzyć takie dashboardy, czyli tutaj właśnie podsumowania pracy całego systemu, całej aplikacji. Jedna taka nietypowa rzecz, której w innych tych rozwiązaniach nie widziałem, mianowicie Zabbix ma też możliwość kalkulowania SLA. Bardzo często jest problem pod tytułem, jak określić, czy spełniliśmy SLA, czy nie spełniliśmy SLA. No zazwyczaj to jest na zasadzie, na raporcie wpisujemy spełniliśmy, tak? No chyba że klient mówi, no ale jak to, no przecież nie spełniliście. No to teraz się zaczyna liczenie, no i to już oczywiście też nie jest prostą sprawą. Tutaj to można sobie wyklikać, więc to jest ciekawa rzecz. Dobrze. Teraz tak, tak wygląda tutaj schemat rozpocznej konfiguracji Zabbixa, czyli możemy mieć master server, możemy mieć wiele ze sobą połączonych nodów. Ciekawostką jest to, że wszystkie slave'y dostarczają swoje dane wyżej, czyli mamy tak jakby te informacje też w jednym centralnym miejscu, a każdy slave jest niezależny, może być konfigurowany zupełnie niezależnie w obrębie swojej infrastruktury, więc to jest tutaj dosyć też istotne. Tu jest przykład, w jaki sposób skonfigurować prostą ścieżkę nawigacji, czyli chcemy monitorować jakąś prostą operację typu założenie konta, czy zalogowanie się do aplikacji, sprawdzenie jakichś danych, wylogowanie się z tej aplikacji. Klikamy tutaj, mamy kreator, na bazie tego ten kreator trzyma sesję, czyli w momencie, gdy będzie monitorował, wszystkie ciasteczka będzie przechowywał oczywiście. Mamy możliwość ustalania wszystkich adresów URL, czyli wiadomo, wszystkie opcje z GET są tutaj uwzględnione, ale jest też uwzględniony POST, czyli możemy każdą operację wziąć sobie na przykład, nie wiem, wyciągnąć z jakiegoś narzędzia, co tak naprawdę ta strona postuje, wkleić sobie tutaj w to okienko i na bazie tego monitoring będzie dokładnie to samo postował, czyli możemy zalogować jako użytkownik, przeprowadzić jakiś tam szereg dziwnych operacji i wyjść z tego. I efektem tego monitoringu jest taki ciekawy wykres. Mianowicie na bazie tego dostajemy informację, jak długo trwała cała ścieżka nawigacji. Czyli jak tutaj widzimy, górny wykres to jest prędkość, czyli z jaką prędkością otrzymywaliśmy dane. Natomiast na dole jest czas odpowiedzi. I każdy z tych kolorów, tu mamy akurat 4 kroki. Każdy z tych kolorów oznacza nam, jak długo konkretny kolor był wykonywany. I na bazie tego możemy bardzo szybko stwierdzić, że przykładowo strona logowania ładuje się szybko, panel logowania jest w porządku, ale jak wchodzimy w historię transakcji, to tam już jest bardzo źle, bo widzimy, że na przykład ten kolor niebieski nam ląduje wysoko do góry, no i później już wylogowanie też jest w porządku. Wszystko na bazie tego trendu możemy sobie tutaj sprawdzić. I ta informacja o trendzie to nie jest oczywiście tylko wykres, możemy na to założyć triggery, czyli takie nasze warunki, na których mówimy, jeżeli coś tam na przykład odbiega lub jakoś procentowo, czy w ogóle jakaś wartość graniczna, na bazie tego wyzwól jakąś informację. Dobrze, teraz tak, to był taki prosty monitoring, natomiast jeżeli chcemy wykonać bardziej zaawansowany monitoring już aplikacji od strony frontu, wtedy możemy użyć Selenium. I będziemy to robić na zasadzie Selenium Remote Control. Piszemy skrypt, który oczywiście będzie musiał tą weryfikację przeprowadzić. No to wtedy już weryfikujemy, czy JavaScripty działają poprawnie, czy w danej przeglądarce wszystko działa jak należy. I używamy takiego specjalnego narzędzia, które nazywa się Zabbix Sender, czyli Selenium Remote Control sobie wszystko monitoruje. Natomiast na sam koniec tej operacji lub w momencie wystąpienia jakiegoś błędu wywołany jest taki prosty programik, który dostarcza wynik tej operacji do serwera monitorującego. Na bazie tego w serwerze monitorującym mamy komplet informacji, czy ścieżka się wykonała, czy się nie wykonała, jak długo to trwało,
wszystkie informacje są wykonywane i ważne jest to, że serwer nie inicjuje tej operacji, tylko tak naprawdę to Selenium w momencie, gdy skończy, bo to będzie chwilę trwało pewnie, dopiero jak skończy, wtedy wysyła te informacje na serwer monitorujący. I ważne jest także to, że jeżeli ten serwer Selenium nie dostarczy tych informacji, ja mam skonfigurowaną zapadkę, to się tam automatycznie właściwie konfiguruje, że jeżeli nie ma danych w jakimś tam okresie, to też jest alert. To znaczy, że Selenium nie działa, tak? I nam nie monitoruje aplikacji. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o kontrakty SLA. Mianowicie możemy sobie zamapować kontrakt. Kontrakt składa się z wielu różnych, że tak powiem, poziomów, bo najniższym poziomem przykładowego kontraktu może być baza MySQL-owa. Na MySQL-u zakładamy, nie wiem, dostępność 99,99. I tak możemy to sobie zapisać. Już w tym kontrakcie wtedy określamy konkretny parametr, który będziemy w związku z tym monitorować, czy to będzie na przykład, czy w ogóle MySQL żyje i czy w ogóle odpowiada na zapytanie w jakimś zadanym czasie. Więc to jest jakby pierwsza taka podstawowa informacja. Ważną rzeczą jest także to, że możemy sobie takie robić okienka serwisowe, czyli możemy założyć, że MySQL generalnie może nie żyć, nie wiem, w nocy od 3 do 4, bo wtedy się robi tam jakiś backup. Tego do SLA nie bierzemy, bo w umowie też mamy zapisane, że 3-4 to jest okienko serwisowe i tego nie bierzemy pod uwagę. Oprócz tego można też dodawać takie okienka serwisowe na żądanie, czyli jeżeli wiemy, że będziemy przechodzić jakieś prace, on wtedy tego do SLA nie będzie nam doliczał. Dalej to idzie w górę, czyli możemy już na całą aplikację, która się składa z PHP-a, z MySQL-a, z jakichś mechanizmów integracyjnych, założyć takie ogólne SLA. Wtedy już nie określamy konkretnej usługi, tylko mapujemy poszczególne elementy niżej zdefiniowane, czyli na przykład tutaj niech to będzie MySQL czy PHP. I on agreguje te dane i tam definiujemy kolejny próg SLA. Ważne jest to, że możemy sobie wpisać taką wartość akceptowalnego SLA. Czyli jeżeli przekroczymy akceptowalny SLA, od razu jesteśmy informowani, no to już jest red alert, ale ten system też nas informuje o tym, że słuchaj, owszem, nie przekroczyłeś akceptowalnego SLA, ale wszystko wskazuje na to, że zaraz go przekroczysz. Więc jest już informacja, zaraz będzie źle. Więc on w tym momencie nam to wszystko pokaże. No i tu mamy taki przykład, jak to, w jaki sposób wizualny to jest pokazane. Jest ogólna grupa, że to są jakieś usługi. Na wszystkich usługach mamy tam jakieś SLA 99. 77. Na jakimś tam serwerze apaczowym mamy jeszcze inne SLA i jest informacja, że status jest average, czyli no jest już powiedzmy blisko tego, żeby to SLA zostało przekroczone. Dobrze, teraz tak, opowiem na przykładzie, w jaki sposób można takie rozwiązanie wdrożyć. Przykładem będzie projekt e-commerce'owy Country, ten projekt jakiś czas temu wdrożyliśmy. Jest to system e-commerce'owy, który w domyśle sprzedawał bieliznę, w tym momencie troszkę się tam bardziej rozszerzył. Żeby tutaj zachęcić do tego case'a, to pokażę jeszcze jakieś karty produktowe. Więc generalnie bardzo, bardzo miło nam się pracowało przy tym projekcie. Jest to dosyć skomplikowany projekt, wbrew pozorom. Możemy tam jeszcze wrócić, jeżeli... No ale dobra, może jeszcze będzie, nie wiem, może zobaczymy. Teraz tak, jak wygląda taka topologia tej aplikacji? Ona jest dosyć skomplikowana. Generalnie jest taki core aplikacyjny multi-commerce'a. Jest system ERP, który jest gdzieś tam w siedzibie klienta. Ten system ERP przechowuje, wiadomo, stany magazynowe, jest używany do procesowania zamówień. Są mechanizmy integracyjne, czy jakieś tam API do programowania, jest jakaś wymiana danych. Oprócz tego jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jest coś takiego, co się nazywa serwer stanów magazynowych. Mianowicie w tym projekcie mieliśmy założenie, że ma być pełen online na stanów magazynowych. A serwerem stanów magazynowych jest ERP. No nie da się. W związku z czym wymyśliliśmy, że przenieśliśmy, w związku z tym, że ta firma raczej większość obrotu robi w internecie, przenieśliśmy stany magazynowe do internetu. Serwer stanów magazynowych jest w internecie, ma dostępne API, inne sklepy mogą się łączyć do tego serwera stanów magazynowych, bo to jest także hurtownia. I tak naprawdę tam jest wzorzec tych stanów magazynowych. Natomiast system ERP w firmie, to był akurat Komarch Altum system ERP, on się łączy z internetem i się pyta, czy on może sprzedać, czy to jest jeszcze. A jeżeli tak, to dobra, no to rób rezerwację. I on w tym momencie tak naprawdę robi rezerwację na stanie magazynowym, który jest utrzymywany w internecie, najbliżej aplikacji, tak żeby bardzo szybko dostępny. Kolejna ciekawa rzecz to serwer multimediów, też dosyć zaawansowana rzecz, mianowicie
W siedzibie firmy jest specjalny serwer, który zbiera wszystkie dane wzorcowe, czy to są filmy wideo, czy to są obrazki w oryginalnej rozdzielczości. Graficy tam to wrzucają poprzez, nie wiem, FTP-a, Windowsowego Share'a, przez WWW, kategoryzują te wszystkie dane i następnie te dane są wypychane w internet na serwer publikacji, ponieważ publikacja się wiąże też z licencjami. Modelki mają taki układ, że pozwalają używać tak by swojego wizerunku, ale na okres 2 lat. W tym momencie ten serwer musi pilnować, że po 2 latach nie ma, wycinamy te zdjęcia czy jakieś inne materiały. Automatycznie oczywiście jest watermarkowane, dla sklepów franczyzowych są nakładane jakieś specjalne watermarki. No jest generalnie wiele elementów, które tutaj może się zepsuć. Wyzwania. Czyli tak, po pierwsze duże skomplikowanie aplikacji, wielosklepowość, aplikacja to jest tak naprawdę B2B, B2C, wiele sklepów, można zrobić franczyzę, można zrobić jakiegoś box shopa, co to jest, to jeszcze może o tym powiem. Druga sprawa, konieczność inteligentnego cache'owania, bardzo duży ruch, a my musimy tak, po pierwsze każdy użytkownik może mieć zupełnie inną cenę, jest pełen online na stanach magazynowych, są rezerwacje koszykowe, czyli koszyk nam rezerwuje serwer na serwerze stanów magazynowych. Jest jeszcze bardzo zaawansowana wieloatrybutowość. No i co tu zrobić, żeby to wszystko działało? No, trzeba jakoś inteligentnie wszystko cache'ować. Kolejna rzecz, mnogość integracji, czyli tak, z systemem ERP, z serwerem stanów magazynowych, z serwerem multimediów, z integracjami, z systemami internetowymi, kurierami itd. Generalnie rzecz ujmując, bardzo wiele rzeczy, które mogą się zepsuć. No i oczywiście, jak to na początku było, no trochę się psuło, wiadomo. Natomiast w momencie, gdy wdrożyliśmy początkowo prosty monitoring infrastruktury, a później zaczęliśmy wdrażać monitoring zaawansowany, dostawaliśmy coraz więcej informacji, które pozwalały nam uniknąć jakichś dziwnych problemów. Co generalnie można tutaj monitorować? Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to też jest ważny element. To tak, obciążenie serweru, uptime. Uptime to jest ciekawa rzecz, bo jeżeli ja widzę, że uptime nagle, nie wiem, spadł, to znaczy, że był restart, tak? A skoro był restart, a ja o tym nie wiem, to też jest coś dziwnego. Użycie dysków twardów. Mieliśmy przykładowo bardzo duże problemy z RAM drive'ami, bo nam się po prostu wypychały te RAM drive'y cache'em. Użycie pamięci operacyjnej, swapa. Wiadomo, jeżeli zaczynamy swapować, to jest bardzo źle. Ilość połączeń na SQL-u, to też jest ważna informacja. I ilość loków na bazie, to też bardzo, bardzo ważna informacja. Jeżeli nam się coś lokuje na bazie danych, to już jest bardzo źle. Zwłaszcza jeżeli to jest lok, który nie pozwala czytać innym. Dalej, dostępność i wolne zasady memcache'a. No mieliśmy sytuację, że memcache'a też wysycaliśmy, więc tutaj musimy to sobie monitorować. No i dostępność czas odpowiedzi serwerów, tam WWW, SMTP, Postgres i szereg innych usług. Status macierzy dyskowej, wykorzystanie dostępnego pasma, czas odpowiedzi wszystkich serwerów, tu na pinga na przykład, routerów, oraz też kluczowych sieci, z którymi jesteśmy tutaj związani, czy nie wiem, routery brzegowe TEPS-y, routery brzegowe innych sieci, w których klienci nasi istnieją. Czasami może być tak, że wszystko działa w TEPS-ie, ale w telekomunikacji kolejowej już nie działa, więc warto też o tym wiedzieć. Dobrze, co monitorować, jeżeli chodzi o aplikacje? Po pierwsze, możemy monitorować statusy połączenia web serwisów z systemem ERP. Sprawdzamy, czy w ogóle tak. Ten system ERP niestety często nam się tam wywieszał, to nie była nasza działka, natomiast często tak się działo i wtedy my mieliśmy kłopot, bo nam strasznie kolejki tam się zapychały i w związku z tym tutaj wprowadzenie takiego monitoringu tych web serwisów jest dosyć istotną sprawą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też sprawdzenie, jak szybko ten web serwis odpowiada, bo jeżeli odpowiada bardzo, bardzo powoli, to znaczy, że w ogóle sam system ERP też sam w sobie jest troszkę przeciążony. Druga sprawa to importy różnych danych. No tutaj akurat mieliśmy importy przykładowe XML-owe. No i musimy wiedzieć, jak długo się wszystko importuje. Będziemy obserwować na trendach, czy ten import jest mniej więcej w akceptowalnych warunkach. Mamy triggery, które nam mogą wychwycić te elementy zbyt długotrwające. Możliwość zapisu do Zendcache'a, to też skeszowanie, sprawy związane. Ilość jednocześnie przetwarzanych dynamicznych requestów. To jest taka informacja, która w sumie jest dosyć istotna, ponieważ wiemy, że ustawiamy sobie próg, że nasza aplikacja jednocześnie obsługuje tam na tej infrastrukturze, która jest 500 jednoczesnych obsługiwanych dynamicznych żądań, czyli w danym momencie tam żądanie wykonuje się powiedzmy 200 milisekund i to wiemy, że działa i aplikacja na tych parametrach będzie działać. Ale jeżeli byłoby już 1000, to no nie wiemy, czy będzie działać, zwłaszcza, że bardzo ciężko jest zamulować taki faktyczny, fizyczny ruch użytkowników. Kolejna rzecz to długość kolejek. Kolejki to są różnego rodzaju i to nie chodzi mi o serwer pocztowy, tylko kolejki aplikacji, czyli
kolejka mailowa, jeżeli wysyłam jakieś tam newslettery, powiadomienia czy jakieś inne rzeczy, musimy to sprawdzać, czy przypadkiem nam się to nie przypycha, czy jak szybko to wszystko się opróżnia. Często jest tak, że z jakichś dziwnych powodów to po prostu wisi. To samo dotyczy kolejek synchronizacyjnych, czyli mamy jakąś kolejkę komunikatów, które gdzieś wysyłamy czy odbieramy, to też trzeba sprawdzać, czy ta kolejka nam się nie przypycha, czy nie ma jakichś problemów z przetwarzaniem. Kolejna rzecz, można zapuścić monitoring wersji oprogramowania w bardzo prosty sposób. To jest przydatne, jeżeli akurat tu mamy sytuację taką, że serwer jest na zewnątrz, gdy administrator wpadnie na pomysł, żeby wersję PHP nam podnieść, a my o tym tak naprawdę nie wiemy, to wtedy już monitoring nam to wychwyci i powie, słuchaj, to, że wszystko się wysypało, to, no, to wiesz, prawdopodobnie dlatego, że ten PHP się tutaj zmienił. Czy na przykład wersja Postgresa, czy jakichś innych usług, wszystkie tutaj można sprawdzić. I można też na przykład sobie założyć taki parametr, żeby był monitorowany plik konfiguracyjny aplikacji, i on na bazie MD5 będzie sprawdzał, czy coś się zmieniło. No bardzo często jest tak, że ktoś coś nieświadomie tam, powiedzmy, z tym plikiem zrobił i przez to może się coś tam w aplikacji złego dziać. To jest już jakaś pierwsza informacja. Wszystko jest w porządku, ale ktoś zmienił plik konfiguracyjny, dlatego może się coś tam złego dzieje. I kolejna rzecz to biznes. Możemy monitorować biznes tego naszego systemu e-commerce'owego. Czyli po pierwsze, ilość jednoczesnych użytkowników, czyli już nie requestów, tylko użytkowników. To możemy sobie wszystko wyczytać z aplikacji poprzez proste skrypty PHP-owe. Ilość rezerwacji koszykowych, mianowicie tutaj mamy taką możliwość, że klient wkładając coś do koszyka rezerwuje stan magazynowy, inni klienci już tego nie mogą włożyć do koszyka. Bardzo łatwo to można nadużyć, w związku z czym ktoś może napisać sobie jakiegoś robota, który to będzie nam te stany magazynowe zabierał, w związku z czym warto to monitorować, żeby wiedzieć, czy ktoś takiego czegoś nie robi. I taka jedna ciekawa rzecz, czy w ostatniej godzinie było złożone x zamówień? Bo generalnie system e-commerce służy do sprzedaży. Jeżeli wiemy, że biznes jest rozkręcony i ta ilość zamówień jest dosyć, powiedzmy, duża i stała, to można sobie założyć taki prosty warunek, że jeżeli, nie wiem, w ostatniej godzinie nie było tam x tych zamówień, to coś jest chyba nie tak. No nie wiem, wszystko wskazuje, że wszystko działa, tak? Ale generalnie zamówienia nie spływają. No to coś na pewno jest na rzeczy. Oczywiście na te wszystkie warunki można sobie założyć limity czasowe, czyli na przykład, nie wiem, od godziny 6 do 24. No poza tym, powiedzmy, nie wiem, w nocy może jakieś takie sytuacje mogą wystąpić. Kolejna sprawa to możliwość rezerwacji towaru na serwerze stanów magazynowych, czy sprawdzamy, monitorujemy, czy poprawnie się może ten towar zarezerwować, czy faktycznie ta rezerwacja działa. Można też rezerwować czas realizacji, znaczy monitorować czas realizacji zamówienia, czyli sprawdzamy, to już takie czysto biznesowe, czy zamówienia generalnie są procesowane w określonym SLA, tak? Na przykład na procesowanie zamówienia SLA to jest jeden dzień. To już akurat jest mniej, powiedzmy, dla programistów potrzebne, ale taki warunek można założyć. Czasami to może oznaczać, że nie wiem, coś się w ERP-ie stało i te procesy tam się nie przesyłają prawidłowo. No i ostatnia rzecz, taka też biznesowa, no to Selenium, czyli ten remote control, który nam dostarcza informacje, próbuje tak, zarejestrować się w serwisie, zalogować się użytkownikiem, którego założył, złożyć próbne zamówienie, też przez Selenium i na przykład zrobić rezerwację koszykową. No i to wszystko wpada sobie do naszego systemu monitorującego i na bazie tego mamy pełną informację, czy wszystkie te procesy przechodzą, jak długo to wszystko trwa. Jak wygląda taka uproszczona architektura takiego monitoringu? Jest jeden serwer zabiksowy, są serwery jakieś tam aplikacyjne, na każdym aplikacyjne i bazy danowe. Na każdym tym serwerze jest zainstalowane coś takiego, co się nazywa Zabbix Agent. To jest taki prosty programik, który ściąga komplet informacji o serwerze, ale także umożliwia uruchamianie jakichś rzeczy, które sobie skonfigurujemy, które będą nam dostarczały jakieś nietypowe parametry, na przykład zachowanie aplikacji. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, na zewnątrz sieci tej LAN-owskiej w serwerowni, czyli tak naprawdę w internecie, jest jeszcze taki mechanizm, taki prosty programik Zabbix Proxy, który monitoruje nam tą całą aplikację spoza serwerowni. Czyli czasami może być tak, że w serwerowni, nie wiem, te wszystkie nasze kroki, ścieżki, wszystko pięknie działa, ale jak wychodzimy poza serwerownię, to tak naprawdę może się okazać, że nie wiem, na przykład są jakieś straszne lagi na łączach, czy w ogóle coś z routingiem jest nie tak. Wtedy ten Zabbix prosty proxy robi tą analizę zupełnie tak by z zewnątrz, nie z wewnątrz serwerowy. Jeżeli chodzi o takie podstawowe pojęcia, w Zabbixie mamy hosta, to są jakieś takie nasze monitorowane urządzenia, mamy itemy, to są parametry, które są mierzone, które są przechowywane.
Aplikacje to są grupy takich parametrów. Triggery, czyli test parametrów względem zadanych warunków, to my sobie konfigurujemy, jak ten test będzie wyglądał. Akcje, czyli tak, może być trigger, może być sytuacja, że coś zostało tak jakby wychwycone, ale nic w związku z tym się nie musi dziać. No po prostu będzie informacja, że no coś takiego ma miejsce. Ale można sobie skonfigurować akcje, które będą mówiły, no nie, to już jest na tyle sprawa, powiedzmy, istotna, że trzeba wysłać SMS-a czy jakiś inny rodzaj powiadomienia. Co więcej, można tu skonfigurować też wykonywanie jakichś na przykład skryptów. Czyli on może na bazie tego, że coś zauważył, nie, może zastartować Apache'a czy jakieś inne podjąć operacje. No i kolejną taką rzeczą są jeszcze grafy, czyli różnego rodzaju wykresy. To mogą być wykresy liniowe, słupkowe, kołowe. Jest dostępny prosty konfigurator. Wykres nie musi się opierać na jednym parametrze. On może pokazywać ze sobą zestawione różne parametry i pokazywać na przykład, jak te trendy się mają, czyli jak na przykład się ma użycie procesorów względem ilości jednocześnie obsługiwanych requestów dynamicznych. Można sobie taki prosty wykres zestawić i będziemy widzieli, jakie są w związku z tym zależności. Teraz tak, zabieg serwer, czyli nam przetwarza i przechowuje dane. Agent instalujemy na monitorowanym systemie, ale nie musimy, bo można też monitorować taki system po prostu zupełnie zewnętrznie, czyli po prostu jakieś usługi, które są widoczne z zewnątrz. Na przykład możemy pobierać sobie stronę jakąś PHP-ową, która nam wystawia jakieś dane i my na bazie tego, co on tam wystawi, możemy te dane potraktować jako dane do przechowywania i monitorowania. No i zabieg z proxy, czyli właśnie ten instalowany poza siecią LAN-owską. Teraz tak, jak sobie poradzić z takimi nietypowymi parametrami? Mianowicie na agencie mamy takie proste ustawienie parametru użytkownika i wpisujemy, na przykład parametr się nazywa users active, to jest liczba aktywnie uczestników, że tak powiem, tego systemu e-commerce'owego, powiedzmy korzystających z e-commerce'a. I odpalamy bardzo prosty skrypt, jakiś tam PHP, users active PHP. I on tak naprawdę, nie wiem, tam bierze, wyciąga te dane z bazy i na bazie tego wystawia nam tą informację do systemu monitorującego. I działa to w ten sposób, że serwer centralny łączy się z tym agentem, odpalany jest skrypt PHP-owy sprawdza te informacje i wystawia, pobierane są na serwer centralny. Ale jest jeszcze druga opcja, bo czasami jest tak, że sprawdzenie pewnej operacji długo, długo trwa. Do tego służy nam zabieg sender, mianowicie przykładowo to Selenium. Sprawdzenie ścieżki rejestracji, logowania, zrobienia zakupu i wylogowania się, no to powiedzmy, że może trwać tam nawet parę minut, w zależności od tego, jak długa jest ta ścieżka i jak szybko nam odpowiada Internet Explorer. I na bazie tego, na końcu mamy po prostu odpalenie prostego skryptu. Zabieg sender, gdzie wysłać, skąd, kim jestem, jaki parametr ustawiam, jaka jest wartość tego parametru. I na bazie tego on automatycznie to wysyła. Serwer monitorujący nie musi na to czekać, tylko tak naprawdę będzie to dostarczane od monitorowanego hosta. Jeżeli chodzi o logi, jest tu jedna ciekawa rzecz, mianowicie po pierwsze jest przyrostowy monitoring logów, czyli załóżmy, że nie wiem, mamy jakieś Zlogi załączone, które monitorują nam wystąpienia błędów PHP-owskich, ostrzeżenia, czy nawet błędy logiczne, które sobie wybraliśmy w aplikacji. I na bazie tego mogę ustawić parametr, który będzie sprawdzał na przykład jakimś regexpem na wystąpienie jakiegoś elementu, który mnie interesuje. I na bazie tego może być, po pierwsze to rejestruje, czyli mamy pełną ciągłość tych danych, a po drugie może być wyzwolona jakaś akcja, czyli może być, nie wiem, wysłany SMS, może być jakaś informacja w systemie, że coś jest nie tak. Na bazie tego przyrostowo nam te dane zbiera z logów. I co więcej, działa poprawnie z rotowaniem logów, czyli system może sobie automatycznie te logi rotować, a on będzie świadomy tego, że się log zrotował i będzie sobie pobierał z tego nowego loga. Nawet można zrobić tak, że będzie pobierał z innej nazwy tego pliku, jeżeli na przykład tam jest jakaś data czy cokolwiek innego. I kolejna taka już jedna z ostatnich rzeczy, ale bardzo, bardzo ważna, powiadamianie, czyli tak jak wcześniej mówiłem, żeby nie być błędnie powiadamianym przez aplikację, czyli na przykład zbyt dużo tych informacji dostaniemy, czy będziemy mieli jakieś inne problemy, możemy sobie elastycznie skonfigurować powiadamianie. Po pierwsze, możemy w systemie zdefiniować osoby odpowiedzialne, czyli z imienia, nazwiska definiujemy konkretną osobę, możemy zdefiniować czas pracy tej osoby, czyli na przykład ustalamy, że ta osoba pracuje, nie wiem, tam od 8 do 16 i będzie odpowiedzialna za ten zakres tutaj powiadomień i inna osoba na przykład będzie pracować w innych godzinach i system automatycznie będzie powiadamiał o zdarzeniach te osoby, które są w tym momencie na, że tak powiem, służbie i można też określić medium, przez które chce być informowany. Domyślnie są tak naprawdę medium takie jak e-mail,
jest możliwość SMS, tam przez modem GSM-owy można wysyłać. I jest jeszcze Jabber, czyli może na Jabbera nam wysyłać automatycznie powiadomienia o tym, że coś jest tam nie tak. Jest jedna opcja, może uruchomić jakiś dowolny skrypt, który pobierze te informacje i coś z tym dalej zrobi i to nam wyśle. Natomiast system tak naprawdę będzie mógł definiować, że na przykład SMS-y mają przychodzić, nie wiem, w nocy, a w dzień mają przychodzić maile. Załóżmy, że chciałbym być w nocy powiadamiany o takich sprawach. Kolejna sprawa, wiadomo, niektóre problemy mogą poczekać, niektóre problemy w ogóle nie muszą być powiadamiane, czyli możemy mieć po prostu informacje w systemie, jak tam wejdziemy, zobaczymy trend, zobaczymy jakieś informacje diagnostyczną, dopiero wtedy podejmiemy akcję, w ogóle nie musimy konfigurować tej powiadamiania, więc tak to mniej więcej wygląda. No i teraz na koniec jeszcze, nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania, obiecałem obrazek, więc jest. To jestem, że czekam na pytania. Niekoniecznie związane z tą panią. Tak? Czy zapis posiada jakieś konektory, na przykład do JIRA, żeby automatycznie tworzył ten skład? Request, żeby tworzył, tak? W Contribie, szczerze mówiąc, nie widziałem takiego konektora, ale dosyć prosto będzie coś takiego jako skrypt dopisać, bo on bardzo, bardzo rozszerzalny. A poza tym sam sobie posiada, no to akurat może nie jest dobre do końca takie rozwiązanie jak tej zewnętrzny system, ale posiada też własną możliwość, po pierwsze informowania, kto podjął problem, kiedy ten problem został zatwierdzony, czy został rozwiązany, jakieś informacje z komentarzem, co tam się działo. Czy sam sobie też prowadzi taki mini status sprawy. Rozumiem, że do zapisu jest agent i jest serwer, tak? Czy do jednego agenta mogą się podpinać kilku agentów? Jak to wygląda wydajnościowo? Agent jest uruchamiany, znaczy agent powinien być uruchamiany jako jedna usługa na hoście. Może być wiele serwerów, bo można zrobić z tego taką sieć rozproszoną. I wiele serwerów może się dobijać do tego samego agenta, a może być też tak, że po prostu te dane są replikowane dalej. Natomiast jak to ma się do wydajności? Generalnie odpaliłem serwer w ramach takich różnych testów na VPS-ie, który miał chyba 32 mega RAM-u i to nawet sobie działało, nawet GUI tam na tym chodziło. Wiadomo, nie była dużej ilości parametrów, więc to też test nie był do końca taki pewien. Natomiast agent sam sobie jakoś mocno nie obciąża tych systemów. Jest sam monitoring infrastruktury, czyli tych wszystkich elementów o obciążeniu dysków i tak dalej, to nie są skrypty zewnętrzne, które sprawdzają, tylko on to po prostu wyczytuje już z samych informacji, które są dostępne na przykład tam w kernelu i tak dalej, więc on to wszystko bierze jak najmniejszym kosztem. Ważne jest to, że jest napisany w czystym C, więc jest bardzo, bardzo szybki. Nie korzysta z wtyczek do monitorowania takich rzeczy oczywistych. Akurat Zabbixa używamy, tylko chciałbym wiedzieć po prostu, na razie go używamy w takiej podstawowej wersji, tylko chciałbym wiedzieć po prostu, czy jest na przykład możliwość stworzenia drugiego serwera w naszym deweloperskim biurze, gdzie automatycznie będziemy mieli dokładnie to samo replikę serwerownie. Znaczy, robił proxy, tak? Czyli można, tak, można ustawić właśnie w biurze proxy i wtedy tak naprawdę monitorujemy tą aplikację z poziomu biura, czyli zupełnie spoza serwerowni. Często mogą wyjść różne wnioski niż monitoring serwerowy. No więc właśnie. Ja chciałem zapytać, czy bezpośrednio z poziomu PHP można się z agentem Zabbixa komunikować jakoś? Czy tak, jako parametr użytkownika. Czyli tworzymy parametr użytkownika, odpalamy skrypt PHP-owy, tylko to jest jedna ważna rzecz, on to odpali na użytkowniku Zabbix. Czyli agent jest uruchomiony na użytkowniku Zabbix i skrypt też się odpali na tym użytkowniku. Trzeba mu zapewnić dostęp do bazy, do jakichś innych zasobów. Albo druga opcja, użyć tego sendera, czyli to skrypt PHP-owy się odpali na przykład z Krona i wyniki wyśle do serwera monitorującego. To znaczy z aplikacji, która działa online, ja mogę bezpośrednio, znaczy w jaki sposób mogę bezpośrednio wysyłać komunikaty? Właśnie poprzez tym senderem, czyli jeżeli chcę wyzwolić tą operację z aplikacji, czyli nie serwer monitorujący się łączy, tylko aplikacja, to właśnie sender może natychmiast wysłać, nawet poza cyklem, bo generalnie są jakieś cykle, że na przykład co minutę, czy co 5 minut jest jakiś monitoring, a tu można tym senderem wysłać poza też cyklem od razu. Dobrze, więc jak już nie ma pytań, to dziękuję, to i zapraszam też do kuluarów, też mogę coś opowiedzieć.